Świat według Ludwiczka. To jest chyba najgorsza robota na świecie. Nikt za tym nie przepada. Ja jestem leniwy. Już jako dziecko migałem się od wszelkiej pracy. Za to mój ojciec to był pracuś. Zawsze, kiedy przechodziliśmy obok wytwórni beczek, mówił: kiedyś tu pracowałem za dolara na godzinę. A po 8 godzinach przy beczkach szedł do drugiej pracy. Strasznie ciężko harował. Czasami zastanawiałem się, dlaczego. Zrozumiałem to wreszcie. Musiał nam dać jeść. A ja zawsze miałem apetycik. Ale nawet gdyby nie miał dzieci, sądzę, że też pracowałby za trzech. Szanował pracę, to była świętość. I ja mam to po nim. Lepiej skończę myć tę podłogę, bo gdyby tata widział, wiecie, jaki z niego był złośnik. Bezrobotny tata. Koniec roku szkolnego. Zaczynają się wakacje. Moje plany wakacyjne przewidywały trzy podstawowe atrakcje. Punkt pierwszy, będę chodził na basen. Punkt drugi, będę do upojenia oglądał telewizję. I punkt trzeci, będę robił jednocześnie to, co przewiduje punkt pierwszy i drugi. Wszystko układało się fantastycznie aż do tego wtorku, kiedy tata wrócił z pracy do domu o godzinie 14:15. Ludwik, zabieraj kopyta z kanapy. Cześć, tato. Co ty robisz w domu tak wcześnie? Piszesz moją biografię do pioruna? To byłby bestseller. Ja wszystko słyszę. Tato, dlaczego wróciłeś wcześniej? Zostałem pracownikiem miesiąca i dostałem tydzień wolnego. Dawali mi też nowy samochód, ale nie wziąłem. Misiu, jesteś już w domu? Przyssali się jak pijawki. Co to jest, święta inkwizycja? Rzuciłem robotę, jasne? Mogę babeczkę? Oczywiście. Chwileczkę, która to już będzie? Trzecia? Ależ Andy, przecież dziecko rośnie. Wiem, że dziecko rośnie, ale nie musi całe urosnąć jednego dnia. Tata ma dzisiaj zły dzień. Dosyć! Pół szklanki, pół szklanki! Czemu? Od mleka ma się mocne i zdrowe zęby. Tak, trzeba mieć zęby jak koń, żeby pogryźć ten stek. Z czego to jest, z mięsa? Włączmy telewizję. Dobry pomysł. Nie ma telewizji przy obiedzie. Co? Ale zawsze oglądamy przy jedzeniu. Stąd te gigantyczne rachunki za prąd. A poza tym jest lato i dają same powtórki. Serio, jak się tak spokojnie zastanowić, to już się widziało to wszystko. Patrzcie na mnie. A co cię tak śmieszy? Przypomniała mi się rewia kawałów z października. Najlepszy odcinek! Widzisz? Zamiast telewizji oglądamy tatę, który udaje telewizję. A drugi taki... I tak moje plany wakacyjne wzięły w łeb. Października, mówię wam! Hej! Może by mi ktoś pomógł, co? Ja idę na basen. Ja do biblioteki. I ja mam trening, cześć! Tchórze! Dezerterzy! Cześć, tato. Ludwiczku! Właśnie na ciebie czekałem, mój przyjacielu. Chcę, żebyś mi podtrzymał tę półkę. Czy to długo potrwa, tato, co? Co, śpieszysz się gdzieś? Czekają na ciebie? Chciałbyś już pryskać, co? Nie chcesz pomóc swemu kochanemu ojcu? Tracę najlepszą godzinę na opalanie. Tak, w rzeczy samej wyglądasz jak wymoczek. Dobrze ci zrobi świeże powietrze, chodź. Tato, myślałem, że pójdę sobie na basen. Zrobię parę rundek. Jestem dzieciakiem i potrzebuję dużo ruchu. O, to święta racja. Będziesz miał rundkę. Polecisz Ludwiczku na koniec podjazdu po gazetę, byle gazem. Zmierzę ci czas. Do biegu? Gotowi? Szkoda, że nie mam pistoletu. Start! Hej, do zobaczenia na basenie! Bierz ręcznik i chodź! Wolałbym, żeby już była szkoła. Ostatnie, tato. Potrzebny jest kierownik przedszkola. Spokojny, łagodny, cierpliwy. Dobrze rozumiejący dzieci. A, to coś w sam raz dla mnie, prawda? Ile razy mówiłem Tomiemu, żeby zanosił na miejsce te swoje przeklęte zabawki! Kiedy trzeba się tam zgłosić? Na razie załatwię to. Sprzedajesz samochód? Wiem, Ludwiczku. Ja także rozpaczam, bo to jest auto zabytek.
Andy, kupię za 50 dolców. Z bizona spadłeś? To najlepsza amerykańska marka. Hej, Anderson! Sprzedajesz tego grata na części? A, trzymaj mnie, Ludwiczku, bo zaraz mu przyłożę w tę roześmianą paszczękę. Zejdź mi z oczu, orangutanie! Jedynym ratunkiem mogło być wczesne wyjście z domu, zanim tata wstanie. Dzień dobry, Ludwiczku. Jesteś rannym ptaszkiem. Bierz się do pracy. Lato wlokło się niemiłosiernie. Dzień za dniem, dzień za dniem. Jak ci idzie malowanie, Ludy? Śmiewająco. Andy, Ludy, niespodzianka. Dostałam pracę. Ty, praca? Właśnie. Całe życie tylko gotujesz, sprzątasz, pierzesz, szorujesz i karmisz piersią. Jak ty możesz dostać pracę? Dowiecie się jutro. Jutro zaczynam. Co to za praca, mamo? Sprzedaż towaru firmy Lucky Lady. Będziesz taszczyć wielkie walizy pełne mydeł, proszków i babskich mazideł od drzwi do drzwi? Nie, tylko kosmetyki i perfumy. Dobra, dobra, idź do pracy. Idź do ludzi, zobacz jak oszukują, jak kantują, jak spiskują, żeby cię wygryźć i zająć twoje miejsce. Ech, tato. Co? Zrobiłem to, żebyś nie dostał udaru słonecznego. Lepiej siebie pomaluj. Ja wszystko słyszę. Pa, pa, moi chłopcy, do zobaczenia wieczorem. Pa, 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 mamo, powodzenia. A Andy, życz mi szczęścia. Pa, a czego miałbym jej życzyć, do licha? Strzelają! Ach, dostałem! Skończyłem, tato. W porządku, Ludwiczku, sprzedajemy dom. Co ty wyprawiasz? Nie możesz go sprzedać. Rozumiem cię, synu. Kochasz to miejsce, ja też je kocham, ale w trudnych chwilach podejmuje się trudne decyzje. Ten dom nie jest nasz. Czepiasz się szczegółów. Za dom też mogę dać 50. Pod warunkiem, że go zjesz. Deskę po desce, dachówkę po dachówce, gwóźdź po gwoździu, od piwnicy po dach. Daj lemoniatki, synu. 5 centów. Co? Wszystkie składniki wziąłeś z domu. 5 centów. Doskonała, Ludwiczku. Ale do usuwania rdzy z tytanika. Inni klienci nie narzekali. Zdradzę ci sekret. Marny towar wymaga dobrej reklamy. Dzień dobry, Ludwiczku. Patrz i ucz się. Może pysznej lemoniady, pani Stillman? Dla tak uroczej damy tylko za 5 centików. Cóż, może... Co to znaczy może? Zarleje się z nieba, spociła się pani jak ruda mysz. Wpadnę później, Ludwiczku, kiedy nie będzie tłoku. Dzięki, tato. Nie przejmuj się, ja ją dobrze znam. I tak nie napiłaby się tej lemoniady, nawet gdybyś jej dawał za darmo. Ona tak jak wielbłąd pije raz na miesiąc. Nie ma co się nią przejmować. Ludy, co tutaj robisz? Pomagam ojcu. Jak on to znosi? Co znosi? No wiesz... Nie obcięli mu głowy. Ale go wywalili. Nieprawda, on sam odszedł, kłamiesz. Mój tata słyszał od kolegów. Tata Jenny też to wie. Twojego tatę wyrzucili, bo za często brał sobie wolne dni. Nie martw się. Jak nie masz forsy, pomożemy ci. Proszę, mam 5 dolców. Są twoje. A problem z głowy. Wystarczy na czynsz. Mamo, tata powiedział, że odszedł, a inni mówią, że go wywalili. Och, nie mów. Wywalili, Ludwiczku. To takie brzydkie słowo. Wywala się rupiecie. A, ale czy to prawda? O rupiecie? Tak. O tatusiu, ja chcę wiedzieć, czy go wyrzucili, czy nie. To bardzo dobre pytanie. Jeśli koniecznie chcesz poznać prawdę, zapytaj o to swego ojca. Tato. Snajper na godzinie 6! Co ci mówiłem o skradaniu się z tyłu do żołnierza? O, widzę, że coś ci leży na wątrobie, synu. Już, wykrztuś to z siebie. Myślisz, że ja tu leniuchuję? No tak. Tak, dzieciak trafił w 10. Słucham, o co chodzi? Tato,
Ja chcę wiedzieć, dlaczego nie masz pracy. Odszedłeś sam, czy zostałeś wywalony? Doskonałe pytanie, synu. Serio? Chodź tutaj. Opowiem ci teraz pouczającą historię. Rok 42, północna Afryka. Z jednej strony Rommel, słynny lis pustyni na czele armady niemieckich czołgów, a z drugiej ja, twój ojciec, uzbrojony tylko w nóż wojskowy i butelkę bimbru. I co zrobiłem? Nie wiem. Właśnie! Użyłem soczewki przy moim nożu, żeby zapalić bimbę. Było 50 albo i 60 stopni ciepła. Zaczynałem mieć przywidzenia. Na wprost działo niemieckie. Z góry, z prawej, japoński myśliwiec. Rommel schował głowę w piasek. Bimber wybucha. Ściana ognia. Samolot pikuje. Co mam robić? Co mam robić? Co miałem robić? Skoczyłem prosto do piekła. Do piekła. Wywalony? Zwolniony? Ech, to są tylko słowa, a chodzi o zasady. O zasady, synu. Rozumiesz? Dzięki, tato. Nie ma za co. Zapłacę po 25 za metr, zgoda? A, przecież to tylko miedź. Nie złoto. Ono po 50 centów i to moje ostatnie słowo. Zabytkowe auto na sprzedaż. Zabytkowy dom na sprzedaż. Ludzi, co ty robisz? Tata chce sprzedać auto. Sprzedajecie też dom? Tak. Kupujesz samochód, dorzucamy ci dom. To nie jest wasz dom, wynajęty. Twój tata znajdzie na pewno jakąś pracę. Niech ci będzie, Flanagan, 75 centów. Ostatnie słowo. Potrzebny pomocnik. Wygląda na to, że już znalazł. Pomocnik? O nie, zlituj się, Flanagan. Mam rodzinę do wyżywienia i tłustą złotą rybkę. Nie, martw się, Ludi. Za pół roku awansuję na zastępcę kasjera. Cudownie. Ludi, pomóż mi to zanieść do samochodu. Jeśli to są tylko próbki, to jak wygląda reszta? A może chcesz pojechać ze mną? Z pewnością wiele byś się nauczył. Dzięki, mamo. Mam na dzisiaj inne plany. To co, łuski? Ludwiczku, ty wiesz, że dzisiaj jest nasze święto? Dzień malowania garaży! Zmieniłem zdanie. Startuj, mamo! Ludi, nie zwiewaj, bądź kumplem! Dam ci dzisiaj łatwiejszą robotę! Gaz do dechy, mamo! Kto tam? Lucky Lady, dzień dobry! Mów, synku. Lucky Lady, dzień dobry. Co słychać u Andy'ego? O, radzi sobie świetnie. Zmienia właśnie pracę, przebiera w propozycjach. Powąchaj te. To rozkoszna łąka. Rozkoszne. Wezmę dwa flakony. Jak tam Andy? O, doskonale. Zmienia właśnie pracę, szuka czegoś bardziej ambitnego. Powąchaj te. Legenda Inków. Subtelne i kuszące. Biorę 10. Jak Andy? O, wspaniale. Wziął urlop naukowy. Bada własną osobowość. Postanowił wrócić do szkoły i zrobić doktorat. Te są cudowne. To wystrzałowy miszmasz. Nigdy o takich nie słyszałam. To moja kompozycja. Mieszanka wszystkich tych, które tu mamy. O, jaki doskonały pomysł. Biorę cały komplet. Jestem bardzo wdzięczna Andy'emu, że był taki dobry dla Joe'ego. W ubiegłym miesiącu dał mu wolny dzień, kiedy rodziłam. Tatuś był nam bardzo potrzebny, prawda, synku? Mam nadzieję, że nie miał przez to kłopotów. O nie, na pewno nie. Mamo, to dlatego zwolnili tatę? Twój tata rozumie, jakie to ważne, żeby mąż był przy żonie, kiedy na świat przychodzi ich dziecko. Dlaczego nic nie powiedział? Ani nam, ani swoim kolegom. Zwolnienie z pracy to nie koniec świata, ale jest upokarzające. A twój tata ma dumę. Tata miał swoją męską dumę, ale ja nie byłem jeszcze mężczyzną. Mogłem przystąpić do działania. Musiałem ratować dobre imię rodziny Andersonów. Przepraszam, gdzie mam szukać pana Applegate'a? Hej, mały! Zmywaj się stąd! Przepraszam. Co jest? Czego chcesz? Nie, nic nie chcę.
Hej, co ty tu wyprawiasz? Przepraszam. Chwileczkę. Ty jesteś chłopakiem Andersona. Larry, tak? Ludy. Co ty tu robisz? Szukam pana Applegate'a, żeby mu nawtykać za to, że wyrzucił tatę. Wyrzucił? Aha, Applegate powiedział nam, że twój stary zrobił sobie wakacje i że wyjechał z całą rodziną na Hawaje. Z którą rodziną? Tata siedzi z nami tutaj. Applegate wylał tatę z pracy za to, że dał Brownowi wolny dzień, kiedy przychodził na świat jego syn. O to dran! Hej, Ed! Wiesz o Andersonie? Stary Applegate wywalił go z roboty za zwolnienie Browna do szpitala! Charlie, wiesz co z Andersonem? Nie jest na Hawajach? Został zwolniony. Za syna Joe'ego Browna! Ej, Gus! Wywalili Andersona za to, że zabrał dzieciaka Browna na Hawaje! Nie! Anderson wyleciał z roboty za to, że dał Brownowi wolne tego dnia, kiedy rodziło mu się dziecko! Ludzie! Nie wiecie, gdzie Ludwiczek? Nigdy nie spóźnia się na obiad. Zbija bąki z kolesiami i zapomniał o Bożym świecie. Jeśli to znów jakiś natręt sprzedający książki albo nici, to... Co zrobisz, Andy? Powiem, że jemy obiad i zaproszę go na deser. A to co ma znaczyć? Już wiedzą, dlaczego cię zwolniono. Dobrze zrobiłeś, Anderson. My jesteśmy z tobą. Powiedzieliśmy Applegate'owi, że jak ty nie pracujesz, my też nie. I wszyscy wyszliśmy z zakładu. Wspaniali z was kumple. Jesteście lepsi od parszywej dwunastki. Jest was trzy razy więcej. Tato, dzwoni pan Appleson. Zaczekajcie, chłopcy. Czego ten stary chce? Nawtykaj mu, tato. Anderson, słucham. Witam, panie Applegate. Tak jest. Aha, oczywiście. Dziękuję bardzo. Tak, doskonale. Aha. Życzę miłego dnia. Pod jednym warunkiem. Dostanę przeprosiny na piśmie, jasne? W trzech egzemplarzach, jasne? Nie, nic z tego. Mają być trzy kopie. Przyznał, że źle zrobił. Bardzo prosi, żebym razem z wami wrócił jutro do pracy. To jeszcze nie wszystko. Od przyszłego tygodnia musi nam dać podwyżkę. Jeszcze się nie zgodził, ale trzeba będzie to wynegocjować. Ja zrobiłem dobry początek. No dobra, kto jest głodny? Jedzcie, kochani. Ile kto chce. Ja nie żałuję. Życzę smacznego. Ludwisku, chodź ze mną. Chcę z tobą pogadać. O tym, co dziś zrobiłeś. To nic wielkiego, tato. O nie. To było wielkie. Bo wymagało wielkiej odwagi. Kiedy zaatakują nas kosmici, a to nastąpi, chcę, żebyś walczył u mego boku. Dzięki, tato. Jutro wracam do pracy i nie będzie mnie tutaj, aby w każdej chwili służyć ci ojcowską radą. Myślę, że jakoś to przeżyję, tato. Nie masz wyjścia. Ale zanim znów zacznę pracować, chcę ci podarować to. Wow! Zrobiłem go własnymi rękami i nazwałem Lemoniadowy Ludwisek. Ten wspaniały bar jest naprawdę mój? Szafa gra! Będę zarabiał miliony! Wiesz, ile Flanagan policzył mi za metr miedzianej rurki? Smyku, ile chcecie za ten samochód? Nieaktualne, już nie jest na sprzedaż. Dam za niego 1000. Nic z tego. 2000. Nie. Ostatnie słowo, 5000. Nie, to jest ukochane auto mojego taty. I niestety jego jedyne. Cześć, Ludwiczku. Czego chciał? Gość uparł się, żeby kupić nasze auto, ale powiedziałem mu, że nie sprzedajemy. Doskonale, Ludi. A tak z czystej ciekawości, ile dawał za naszego staruszka, co? 5000 dolarów. Co? 5000 dolców? Tato, przecież kochasz to auto. Twoją mamę też kocham, ale za 5000 dolców? Tato, nie myślisz tak. Ludwiczku, a gdyby przypadkiem, kiedy mnie nie będzie, ktoś chciał zapłacić 1000000 dolców za ten dom, nie spłacaj go zaraz, tylko daj mi cynk. Dobra, synu? 5 patoli za tego. 5
Pator, ja się chyba zastrzelę. Za dużo sobie nie popływałem. Telewizji nie oglądałem prawie wcale. Ale tak w ogóle, to były całkiem fajne wakacje. Wersja polska, master film, reżyseria Ewa Markowska, dialogi Maria Chorodecka, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownictwo produkcji Dorota Suskę-Bodych. Udział wzięli January Brunow, Wojciech Paszkowski, Olga Bończyk, Józef Mika, Piotr Adamczyk i inni.